sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś moim i Państwa gościem Marcin Gliwa. Witam Cię serdecznie, Marcinie. Witam Państwa, witaj Mateuszu. No i jeżeli jest z nami Marcin, to nie będzie wielką tajemnicą, że porozmawiamy o tym, co dzieje się na froncie ukraińskim. Marcinie, chciałbym się skupić dzisiaj w rozmowie z Tobą na miejscowości, chyba, która w kontekście tego konfliktu jest na językach wszystkich analityków, mianowicie o Awdijiwce. Co się dzieje na tym odcinku frontu? Mamy doniesienia jeszcze niepotwierdzone ze strony rosyjskiej, że padła strefa przemysłowa. Jaka jest sytuacja Ukraińców właśnie w Awdijiwce? Zresztą taka informacja się dzisiaj pojawiła, natomiast no jest to tylko informacja rosyjska, niepotwierdzona też materiałem wizualnym, więc wiemy, że walki w tym rejonie trwają, szczególnie właśnie w rejonie ogródków działkowych i strefy przemysłowej. Był filmik wczoraj pokazany o wysadzeniu miny, że tak powiem, pod pozycjami, prawdopodobnie pod pozycjami ukraińskimi. Był filmik z dronu, który pokazywał walkę, więc faktycznie kilka pozycji Rosjanie tam zdobyli. To jest potwierdzone i przez ten filmik też. Natomiast czy strefa przemysłowa w całości została, że tak powiem, zdobyta? Ciężko na to odpowiedzieć. Ja bym poczekał, nim podejmowałbym tutaj takie już stwierdzenia, że tak, została zdobyta. Jeżeli będzie takie potwierdzenie, na pewno też się pojawi u Ciebie, czy też i u mnie. Natomiast walki w tym rejonie są i są krwawe. Rosjanie naciskają właśnie tutaj od strony południowo-wschodniej, od strony ulicy, aż w kierunku Awdijiwki i przez strefę przemysłową i ogródki działkowe. Jednocześnie bardzo ciężkie walki trwają w rejonie Koksowni, więc na północy, wzdłuż nasypu kolejowego, gdzie strona ukraińska odpiera ataki rosyjskie. Rosjanie nie są w stanie wedrzeć się do kluczowego punktu, który tak naprawdę jest kluczem do zdobycia Awdijiwki, o czym informowałem i będę powtarzał. ISW też potwierdziło to 2 tygodnie później, co ja powiedziałem, więc miło mi, że potwierdzili to, co ja powiedziałem. Marcinie, przedstawmy naszym widzom, tym może, którzy nie śledzą tak na bieżąco tej sytuacji. Czym dla Rosjan jest Awdijiwka, czym dla Ukraińców i jakie znaczenie ma to miasto? Wiesz co, miasto na pewno ma bardzo duże znaczenie dla jednej i drugiej strony. To nie jest Bachmut, gdzie tak naprawdę w trakcie walk wykuwało się jakieś tam, powiedzmy, wartość dla jednej czy dla drugiej strony. Wiemy, że Bachmut tak naprawdę nie miał żadnego znaczenia, chociaż strona ukraińska mówiła, że Bachmut dał jej czas. Czy tak jest? Ciężko powiedzieć, możemy w to wierzyć. Natomiast dla strony rosyjskiej zdobycie Bachmutu było pewnym celem bardziej propagandowym, że mają sukces, tak? Natomiast Awdijiwka jest całkiem innym rejonem. Jest to rejon, który przylega bezpośrednio do Doniecka i to są oczy, ukraińskie oczy na sam Donieck. To jest Donieck, sam w sobie jest węzłem logistycznym tak naprawdę i dzięki temu, że tak blisko jest linia frontu, strona ukraińska ma możliwość, że tak powiem, sprawdzania czy nawet zwiadu, czy rozpoznania w samym Doniecku za pomocą dronów, które operują właśnie z rejonu Awdijiwki. I utrata tego rejonu, no to tak naprawdę utrata na tym, co się dzieje w rejonie samego Doniecka, więc tutaj tego zaplecza dla strony ukraińskiej jest to bardzo ważne, natomiast dla strony rosyjskiej zdobycie Awdijiwki to jest odsunięcie ukraińskich oczu tak naprawdę od węzła komunikacyjnego, logistycznego, zaplecza naprawdę o strategicznym znaczeniu dla strony rosyjskiej. Marcin, dzisiaj też ciekawa informacja, bo ponad 70 dronów Szahid strąconych przez Ukraińców. Tak. Preludium chyba takiego ataku, powtórki z tamtego roku, czyli pewnie ataku na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Ale gdybyśmy mieli spojrzeć jeszcze na mapę, czy tylko w rejonie Awdijiwki toczą się zacięte walki? Gdzieś mignęła ostatnio informacja, że znów gdzieś tam w rejonie Bachmutu mamy natężenie walk. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście, bo ja patrzę na zdjęcia z Ukrainy i widzę znowu tę zmarzniętą ziemię, wojna pozycyjna
nie będę kłamał, przypominająca 1914 rok. Czy to nas czeka przez najbliższe miesiące, jak już ta zima tak naprawdę zabita w ten region świata? Wiesz co, wszystko zależy tak naprawdę, jaka to będzie zima. Czy będzie z mocnymi mrozami, ostrymi mrozami, żeby skuła tą ziemię na tyle, żeby ten ciężki sprzęt nam mógł, że tak powiem, uczestniczyć w walkach. Czy też tylko wiesz co, tak... wejdę ci w zdanie, to samo mówiliśmy w tamtym roku w oczekiwaniu na kontrofensywę. Musi ziemia zmarznąć, a wiesz, jak to doskonale wyglądało. Zgadza tak? się, ale wiesz, pewne rzeczy są niezmienne i tutaj, żeby sprzęt ciężki walczył, wiemy, że w tamtym roku, w tamtej zimie, może tak nazwijmy, ten sprzęt ciężki no, nie odgrywał takiego znaczenia tak naprawdę w walkach. Te walki odbywały się wyłącznie przy użyciu piechoty i to w dużej ilości. Wiemy, jakie straty też Rosjanie ponosili i strona ukraińska też, bo to też trzeba powiedzieć. Natomiast jeżeli ta ziemia będzie na tyle zmarznięta, to na pewno jedna i druga strona będzie wykorzystywała ten ciężki sprzęt, czy to do obrony, czy też do ataku. Natomiast tak, pod Bachmutem, znaczy ja generalnie będę tytułował swój następny raport jako Ukraina w defensywie, bo Ukraina, mam wrażenie, że nie tylko przechodzi już na całym froncie do defensywy, może z małymi wyjątkami, bo mamy odcinek kopalni Robotyne Werbowe, gdzie tam jeszcze te walki ofensywne, powiedzmy działania ofensywne trwają. Mamy Cherson, gdzie te walki też trwają. Natomiast na pozostałych odcinkach mam wrażenie, że strona ukraińska przechodzi już do takich działań defensywnych o ograniczonym zasięgu, powiedzmy, czy to rozpoznanie, czy też jakieś działania ofensywne o bardzo ograniczonym zasięgu. Tak się dzieje pod Bachmutem, gdzie strona ukraińska przeszła do obrony. Trwa tam też pewna, że tak powiem, pewne przegrupowanie strony ukraińskiej. Natomiast na ten moment wielką niewiadomą jest tak naprawdę, jak wygląda potencjał armii ukraińskiej, na ile ona straciła w czasie tych walk podczas lata, wiosny, lata i jesieni, czyli wrzesień, tutaj październik, mamy już prawie końcówkę listopada i tak naprawdę to, że ona formuje następne brygady, 151, 152, 153, no to jest dobry prognostyk, że tych żołnierzy nie brakuje, tak, i tego sprzętu też nie brakuje, natomiast jak wygląda potencjał bojowy tych jednostek, to jest dobre pytanie i chciałbym znać odpowiedź, myślę, że nie tylko ja, ale i sami Rosjanie, bo to są na bardzo wrażliwe informacje dla jednej i dla drugiej strony. Natomiast są, tak jak już tu gdzieś padło u mnie na kanale, brygady, które w tym roku nie walczyły tak naprawdę, one cały czas były na tych tyłach i są brygady, które od roku siedzą na linii frontu i cały czas tam walczą, tak? I to też pytanie, czy ponoszą tak małe straty, że mogą być na tej linii rotując się batalionami, czy wymaga od tego sytuacja, czyli nie ma kto tego wymienić, chociaż tutaj raczej bym w tą stronę nie szedł, bo są brygady, które zeszły z linii i mogły spokojnie tamtą brygadę wymienić, tym bardziej, że one same odpoczywały. No tak, ale wiesz, z drugiej strony mamy ogłoszony przez Zełenskiego, będzie ogłoszony nowy plan mobilizacyjny. Eurostat podał, że około 600 tysięcy Ukraińców w wieku poborowym opuściło od początku wojny kraj. No i pytanie, no bo doskonale wiemy, zresztą nawet prywatnie na ten temat gdzieś dyskutowaliśmy, Ukraińcy też prowadzą swoją propagandę, swój przekaz tak. medialny i tak. Nie wiemy do końca, czy mamy rzeczywiście problem, czy Ukraińcy znowu przejęli jakąś taktykę, no bo tak naprawdę, czy śledząc twoje raporty, śledząc raporty naszych kolegów, to oprócz Awdijiwki, oprócz jakichś tam pozytywnych wiadomości z lewego brzegu Dniepru, to nie słyszymy nic. Więcej mam wrażenie, że słyszymy teraz o postępach wojsk rosyjskich. No wiesz co, no, ja ci powiem inaczej. Ukraina oddała inicjatywę, którą udało jej się okresowo uzyskać na jesień tamtego roku. Ta inicjatywa została już, że tak powiem, Ukrainie częściowo zabrana w trakcie zimy, natomiast wszyscy liczyli, że czasowo oddając tę inicjatywę stronie rosyjskiej, odzyska ją w lecie. Natomiast rozproszenie tego wysiłku, to co tutaj już padło też na moim kanale przez usty generała Packa czy innych wyższych oficerów, którzy powiedzieli, że tak, no Ukraina popełniła błędy, przyznał się do tego Załużny, który tutaj
no, powiedział sporo ciekawych rzeczy, natomiast są to rzeczy, które tak naprawdę nie powinny paść, a szczególnie z ust wyższego oficera, który no, popełnia takie błędy. Tak? Jeżeli były naciski Zachodu i były naciski polityków ukraińskich, bo potrzebny był sukces, no to nie wiem, czy nie lepiej było faktycznie przygotowywać się na 2024, niż atakować tym, co było, wiedząc, że będzie ciężko i nie uzyska się przewagi. Teraz wracam, wchodzę ci zdanie. Czy tutaj my jako Zachód nie spowodowaliśmy tego, że ta presja, bo przecież o tej presji też gdzieś dyskutowaliśmy, ta presja na Ukraińców była duża i oczywiście o tym też się teraz mówi, przynajmniej nawet głośno o tym powiedział prezydent Czech, który mówi, że wymagaliśmy zbyt dużo i naciski szły zbyt duże, a jednocześnie szło za mało sprzętu, zbyt mało amunicji, no i teraz niestety ja tak uważam, może się ze mną zgodzisz, a może nie, Ukraińcy przegrali jedną z istotnych wojen, a mianowicie wojnę informacyjną, zeszli z nagłówków i pierwszych stron gazet, zastąpił ich Izrael i Gaza i to też się gdzieś tam czkawką im odbija. Słuchaj, jeżeli na pierwszą część to ci odpowiem tak, Zachód dając sprzęt oczekiwał, że dzięki temu sprzętowi Ukraina zrealizuje swoje cele, które sobie wyznaczyła, dopingowali pewnie i analizy i konsultacje z wyższymi oficerami wojsk NATO, też przecież miały miejsce i o tym wiemy. Natomiast tak, wina jest po stronie Zachodu i Zachód powinien sobie sam odpowiedzieć na to, ile tego sprzętu tak naprawdę dawał, jakiej jakości był ten sprzęt, ile tego sprzętu tak naprawdę poszło w danym momencie, na ile Ukraina mogła... Czy był ofensywny, czy defensywny? Tak. No. Ale wiesz, ale popatrzmy też z innej perspektywy, bo przecież pamiętajmy, że NATO działa w doktrynie natowskiej, tak? Głównym narzędziem doktryny natowskiej jest lotnictwo, którego Ukraina nie miała. Prośby czy tutaj informacje na temat lotnictwa, wiemy czym się kończyły, do tej pory tego lotnictwa nie ma, ale wymaga się, żeby zrealizować doktryny natowskie. Czy to jest to, co nawet generał Pacek powiedział mi dzisiaj na materiale odnośnie tego, czy dostosowano pewne informacje czy pewne rozwiązania do sytuacji, które naprawdę były na froncie ukraińskim, bo wiesz, jeżeli udostępniano sprzęt, on jest specyficzny w pewnej strefie, że tak powiem, bo jest dostosowany do pewnych standardów czy do pewnych rzeczy, które w rozwiązaniach taktycznych grupy ma NATO, natomiast brak głównego elementu, dzięki któremu ten sprzęt może faktycznie działać na lądzie, powoduje, że na barki tego sprzętu nielicznego, bo możemy sobie śmiało powiedzieć, co to jest 14 Challengerów, co to jest 31 Abramsów, które tak naprawdę jeszcze nie były na froncie i podobno jest problem, mamy czołgi, które tutaj naprawdę, no jedyną większą ilością czołgów to są Leopardy, które też i poniosły straty uczestnicząc w walkach tak naprawdę, mamy Bradleye, które też poniosły straty, Amerykanie uzupełniają te straty, bo o tym też jest głośno, natomiast to nie rozwiązuje problemu braku głównego środka, jakim jest lotnictwo, które daje nam tutaj możliwość realizowania pewnych celów operacyjnych tak naprawdę. Ja bym jeszcze tutaj... A wracając do drugiego pytania, to wyszkolenie też, bo przecież pamiętamy te pierwsze filmy z wykorzystania chociażby Bradleyów, w jaki on sposób się poruszały, w jaki sposób, w jakiej ilości po froncie podróżowały, więc tutaj też był problem, więc nacisk na Ukraińców. Ja nie chcę też Ukraińców usprawiedliwiać, ale z jednej strony mieliśmy też oczekiwania, nacisk, prasa, media, politycy na to, żeby oni ruszyli za wszelką cenę tak naprawdę. Tak, i zapłacili, i nie zapłacił tego Zachód, zapłacił za to ukraiński żołnierz, który naprawdę oddawał życie w obronie ojczyzny i dalej oddaje życie w obronie ojczyzny, wymaga się od niego naprawdę wiele, dając mu czasem zużyty sprzęt, czasem dając mu tak naprawdę szrot, który gdzieś tam w magazynach na Zachodzie leżał, dając mu rzeczy, które tak jak Leopard 1, no dobra, czołg jest, tak, może strzelać, to my się śmiejemy, że Rosjanie wyciągają T-55, T-54, T-62 i śmiejemy się stary, no ale Leopard 1 też jest czołgiem innej epoki, można powiedzieć, tak, jest i działa i pojawił się w końcu pierwszy materiał z użyciem tego czołgu na froncie, natomiast trzeba sobie odpowiedzieć, czy naprawdę te wojska były odpowiednio szkolone. Mamy przykład 32. Brygady, która była szkolona do ofensywy, a została dana na front do obrony.
nie mi jest oceniać, oceniałem dowództwo tej brygady, czy na analizie tego sierżanta, który tam mówił, że nie wyciągnięto wniosków, dano ich do obrony, a mieli atakować, to tu też leży wina po stronie dowódcy jednostki, czy też dowódców tej formacji, że nie zapoznali się ze sytuacją, nie dostosowali się do sytuacji, nie wierzę w to, żeby nie wiedzieli, jak się bronić, tym bardziej mając okres czasu na rotację, bo to nie jest tak, że jednostka wchodzi, a następna schodzi. Rotują się na zasadzie wymian poszczególnych pododdziałów, więc trwa to trochę czasu tak naprawdę. Ale wracając do tej drugiej części twojego pytania, które powiedziałeś, odnośnie, pierwsze to było o Zachód, pytałeś, czy Zachód jest... Drugie mówiłem też o wojnie informacyjnej. Tak, o wojnie informacyjnej. Wiesz co, no ciężko tutaj Ukrainie jest teraz walczyć informacyjnie, szczególnie gdy tak naprawdę jedyne, co nam może teraz mówić, to mówić to, że bronimy się, tak? Ale wiesz, Marcin, ja bym nawet... A z drugiej strony, co będą mówić? Ja wiem, ale Mateusz, ale co będą drugiego mówić, że mają problem z korupcją, z ludźmi? Ale nie, którzy, ja wiesz, co ja uważam, to jest problem, tak, bo mam... jest nierozwiązany tak naprawdę dalej przez Ukrainę. Tylko wiesz, ja mam wrażenie tak, przypadkowo korupcji, bo dużo na Twitterze się mówi o ukraińskiej korupcji, tylko ja akurat tutaj stoję po stronie ukraińskiej, bo tych komunikatów SBU o zatrzymaniach, o kolejnych jest masa. Oni próbują z tą korupcją walczyć, ona istnieje, ale walczą. Jest to pokazane, podobnie jest z przemytem ludzi tych poborowych gdzieś tam przez granice rumuńskie. Z tym walczą, tylko ja w kontekście wojny informacyjnej uważam, Marcin, że oni przegrali na własne życzenie, mówię o tej politycznej, to się zaczęło od szczytu w Wilnie i zmiany całkowitej Załęskiego postawy żądaniowej, oczekującej, wiesz, bo dopóki, ja zawsze powtarzam, zobacz, my jesteśmy narodem jako Polacy, który jest bardzo narodem emocjonalnym, tak, i dopóki Ukraińcy nam dziękowali, robili filmiki na YouTubie, wiesz, były jakieś tam thank you Poland, I love you itp., to szło. W momencie, gdy mamy kryzys na granicy, mowa tutaj o proteście przewoźników, mamy wypowiedzi ambasadora niefortunne i po prostu złe, mamy wypowiedzi Załęskiego i konflikt na linii Duda, czy on jest, czy nie jest, ja mówię o konflikcie medialnym, który my obserwujemy, to też szkodzi ukraińskiemu żołnierzowi, bo rozmawiając chociażby z naszą wspólną znajomą Aldoną, która dostarcza sprzęt na Ukrainę, o 60-70% spadło zainteresowanie wsparcia szarego żołnierza, który niewątpliwie też otrzymywał od cywilów polskich, zagranicznych masę dobrego sprzętu. Mateusz, zgadzam się z tobą jak najbardziej, tylko musimy sobie zadać pytanie, kiedy się zaczęło i kto tak naprawdę doradza, czy prowadzi tą politykę ukraińską, czy to jest sam Załęski, czy ekipa Załęńskiego. Mamy też premiera, który prowadzi swoją. Tak. Oczywiście. Czy to jest tak naprawdę grupa trzymająca władzę w Ukrainie, czyli oligarchów, którzy tak naprawdę rozdają karty i decydują, to nie pomaga Ukrainie. Wręcz przeciwnie, z każdym miesiącem zmęczenie na Zachodzie jest widoczne, tym bardziej, że sukcesów nie ma, tak? No, to jest jedno, ale zobacz nawet w kontekście przewoźników. To jest idealny moment do wykorzystania tego protestu, chociażby przez rosyjską propagandę, bo ja czytając chociaż Michała Marka, to jest masowo gdzieś tam w Rosji udostępniane, ale z drugiej strony ja śledzę obie strony i na przykład gdy organizatorzy protestu pokazują materiały, gdzie idzie 200 czy 300 kierowców, to znajdzie się jeden kretyn, który gdzieś tam coś krzyknie, a pojawił się teraz taki filmik, który mnie gdzieś tam osobiście dotknął, no jeżeli ktoś krzyczy o lachach, to nie robi dobrze, to z każdym dniem poparcie dla Ukraińców, mówię o Polsce, będzie spadać, no a jednocześnie, wiesz, przecież w tych ciężarówkach pewnie też stoi Mateusz, humanitarka, tak? Tak, ale Mateusz, to też nie jest problem tylko kierowców tak naprawdę, który można wykorzystać i Rosjanie robią, bo wystarczy poczytać dokładnie, kto tam te blokady ustawia i odpowiesz sobie na pytanie, z kim są związani ci ludzie. Natomiast jeżeli czytałeś, no to będziesz wiedział, o czym mówię. Natomiast, a jeżeli nie, to zobacz... Mówisz o tym też artykule, raczej Litce Dominika, którą też wstawił. No nie tylko, ale... To, co jest też u nas... To jest akurat temat po prostu. Dokładnie, rzeka. Ale masz przykład gimnastyczki, która wydaje na Twitterze, czy tam na jakimś swoim koncie instagramowym tekst, że jak ja nienawidzę tego narodu i najlepiej, żebym tutaj nigdy nie stanęła. No, kto ją zmusza do przyjazdu do Polski?
No oczywiście. Nikt. No tylko pytanie ma, czy się ale kończy to jest interes. Negatywne odbieranie strony ukraińskiej przez nas, tak? To, co my zrobiliśmy dla Ukrainy, to, co ile myśmy wspierali Ukrainę i wspieramy ją dalej, to wiesz, ja się nie dziwię, że ludzie są zmęczeni, że ludzie mają dość, bo ja sam to powiedziałem bodajże w lipcu w materiale którymś, że jak popatrzymy na pierwszy rok wojny, 2022, to słuchaj, na 11 listopada Załęski mówił po polsku, ładnie tutaj dziękował i to wszystko, potrafili nagrywać filmiki i Załużny nagrywał filmiki na dzień Wojska Polskiego, no przeróżne. A no dzisiaj, tak, tylko wiesz, a dzisiaj są pretensje do Polski o zboże, o otwarcie granicy. Kurde, tylko ja mam wrażenie, że wiesz co, my jako naród, może nawet nie jako naród, tylko nawet nasz rząd za dużo wziął na swoje barki, chcąc pokazać, jaki to on jest mocny, bo z jednej strony tego typu transporty, o których powiedzmy mówimy, to powinny być przygotowane przez Unię Europejską, powinny być kordony jakieś ten. Nie wchodząc w szczegóły, Marcin, kto organizuje protesty, próbuję też zrozumieć przewoźników, no, którzy z jednej strony żyją z tego, z czego oczywiście, żyją. Oczywiście, że tak. I oni oczywiście powinni mieć zabezpieczone, to chociażby powinny być uruchamiane mechanizmy europejskie, dotacje czy dofinansowanie tych firm. No jeżeli człowiek cierpi i z jednej strony oddawał przez jakiś czas wszystko, bo znam też takie osoby, które teraz dawały dużo, a teraz nie chcą dać ani złotówki na wsparcie pojedynczego żołnierza, no to też się gdzieś kończy. Tylko ja mam wrażenie, że Ukraińcy zaczęli, tylko oni są też w innym położeniu, tam trwa wojna, ale interes jest interesem, tak? Jeżeli ja doskonale wiem, że wysyłanie sprzętu, humanitarki na Ukrainę to jest zwiększone bezpieczeństwo mojego kraju, to, że my sobie tu siedzimy w bezpieczeństwie, nam pociski nad głowami nie latają, a każdy zniszczony czołg, osłabienie Federacji Rosyjskiej to tylko idzie na korzyść mojego kraju, no ale z drugiej strony gdzieś tam na wschodzie są ludzie, którzy prowadzą firmy i zostali gdzieś tam pozostawieni sami sobie. I z jednej strony i rozumiem Ukraińców, i rozumiem Polaków, no bo ja kiedyś, wiesz co, sobie tak pomyślałem, pamiętasz 1920, jak dokerzy w Wielkiej Brytanii blokowali ten, no to taka, wiesz, historia się lubi powtarzać, tak? No, lubi się, ale wiesz dobrze, że ci dokerzy w Wielkiej Brytanii byli dopingowani bo przez to, pewien no kraj. Tak, przez rosyjskie ten, no tak, Czesi, wiesz, ITP to było podobnie, tak? No ale wiesz, no tu mam wrażenie, że czasem zapomnieliśmy trochę też o takim swoim interesie i pewne słowa, które padły z ust naszych polityków, gdzieś tam, wiesz, przykleiły się i teraz wychodzi wśród społeczeństwa ta po prostu niechęć. Ale wiesz, czym jest problem? Problem jest w tym, o czym wspomniała mi tu Karolina i Tomasz Grzywaczewski, że problem jest z władzą. Nie ze zwykłymi ludźmi, tylko no z władzą, tak, dokładnie. Która to, co widzisz, Załęski przyjechał do Wilna nastawiony, że on osiągnie to i to, bo nie ma innego wyjścia. To jest... Tylko w Polsce byś go nazwał mężem stanu, tak? Tak. W Polsce byś go nazwał mężem stanu. Wielkiej Brytanii i ministra spraw obrony Wielkiej Brytanii z pretensjami. Przepraszam, to nie jest tak, że wy walczycie za Europę, no wy walczycie przede wszystkim o własny kraj. My jesteśmy wam wdzięczni, że walczycie i trzymacie Rosję daleko od nas, ale to ma być szacunek wzajemny, tak? My szanujemy was i to, co robicie, a wy szanujcie to, co my wam dajemy i wam pomagamy. Bo nie pomagamy tylko finansowo, militarnie, czy dając wam sprzęt, ale i finansowo, gospodarczo, na różnych płaszczyznach ta pomoc idzie, każdego miesiąca. Dzięki temu to państwo ukraińskie przecież istnieje tak naprawdę. Wiesz, to nie jest tak, że my się radykalizujemy dzisiaj i mówimy w negatywnych strefach o Ukrainie, bo ja staram się unikać polityki i to na każdym kroku staram się tylko przekazywać informacje z wojny. Owszem, rozmawiam o tej polityce, bo ona jest nierozerwalnie związana. Ona jest elementem wojny. Tak, wojna jest przedłużeniem polityki, tak? Tak jest. Natomiast ciężko dzisiaj patrząc na to, co robi Załęski względem nawet własnego dowództwa, względem własnych generałów, ja nie rozumiem, co się zmieniło od około 7 miesięcy, jeżeli chodzi o prezydenta Załęskiego. Nie rozumiem jego polityki premiera, tak naprawdę nie rozumiem tego, co tam się dzieje.
Ale słuchaj, były doskonałe momenty podczas tej wojny, żeby pewne kwestie ukraińsko-polskie załatwić. Tak. I tu ja stoję na przekonaniu, że wojna była najlepszym momentem, żeby pewne sprawy zamknąć. Doskonale wiesz, o jakich mówimy. Ale widzisz, one miały początek, bo jak popatrzysz na przykład na Lwów, tak, mamy tutaj zgodę na pewne rzeczy na cmentarzu Orląt. Mamy pewne zgody na część tak ekshumacji. Tak, na część ekshumacji. No tak, i wszystko, ale widzisz, mamy... i to się kończy, Mateusz, w którymś momencie, nagle. No tak, ale mamy też z drugiej strony materiały załużnego, który sobie robi zdjęcie na tle bandery. Tak. No to ludzie, i to nie ma usprawiedliwienia na ten nie temat. Ma. Ale chyba, że naprawdę by ktoś wyszliby politycy na granicę, podali sobie ręce, przepraszamy i prosimy wybaczenie, bo ja... Ale jako... do tej pory, mimo wielkich próśb, mimo zbliżenia, mówiono o tym, że może jest szansa na odbudowę Rzeczpospolitej, że będzie to połączenie, może nie Unia. No tak, personalna. Ale pamiętasz przecież, jak oni zaczęli mówić o tych prawach Polaków na Ukrainie i tak. No to było fajne i w pewnym momencie tasak. Tak, nagle coś się urwało, ale pytanie teraz, kto za tym stoi i dlaczego doszło do takiego czegoś, bo na tym najbardziej korzysta Rosja tak naprawdę. Oczywiście, że tak. Marcin, bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa, jeżeli nie ma problemu. Interesujecie się dokładną analizą frontu, to odsyłam do Marcina, bo masę precyzyjnych informacji, map, które doskonale znacie, które znajdują się u nas na profilu, znajdziecie. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, kanału Marcina. I mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości porozmawiamy z Marcinem jednak o nie postawie defensywnej, a ofensywnym wojsku ukraińskim. No, mam nadzieję, że inaczej, mam przeczucie, że szybko to się nie zmieni, chociaż prognostyk jest dobry, to tyle ci powiem na dzień dzisiejszy. No i przy tym pozytywnym akcencie zakończmy naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Marcin Gliwa. Dziękuję ślicznie, dziękuję Mateuszu. Sponsorem programu były Militaria.pl.